Mateusz Kaniowski, razem ze mną Lizak. Siemano. Siema. Co ty taki rozkojarzony? Zobaczyłeś gołą klatę Marcina Najmana i nie możesz dojść do siebie. Nie rozkojarzony, tylko ci dziennikarze mnie rozpraszają, trochę drażnią, ale bo się obrażają, że wiesz, ja zaraz tu... Dobra, nie kontynuujmy tego. Zobaczyłem Marcina, to się nakręciłem, już jestem na buzowaniu. Gołą klatę Marcina zobacz. Najlepszą walkę, ta, ja mu krzyczę, nie ubieraj tej koszulki, a on ubrał. Fajnie by było, jakbyśmy dwóch byli bez koszulki, bo wiesz, taki chudziel. Porównanie ciała. Tak, tak, no, ale on ubrał. Może mieć kompleksy. No, ale ten, jest dobrze, jestem nakręcony. Myślę, że jestem wiem, że jestem w dobrej formie i myślę, że jutro pójdzie po mojej myśli, bo... O kurde, to było dziwne. Marcin unikał wzroku mojego, ale nie chcę go też tu zaczepiać jakoś słownie, bo on mi oddaje bardzo duży szacunek, bardzo dobrze się o mnie wypowiada i też złego słowa na niego nie powiem. Oglądałem z jednym z najważniejszych polskich trenerów wasz face to face. I doszliśmy do takich ciekawych wniosków, właściwie ten trener doszedł, żeby nie było na mnie, jakby Marcin Najman będzie to oglądał, że on cię tak bardzo chwali, ponieważ jest to takie pokazanie ludziom twojej klasy i umiejętności, żeby na wypadek przegranej było się jak dobrze z tego wytłumaczyć, po prostu byłeś za dobry. Serio? Ej, się tym zastanawiamy. Ciekawa opinia, a możesz mi zdradzić, co to był za trener, czy nie? No nie wiem, czy sobie tego życzę, to była rozmowa prywatna, więc takich rzeczy nie zdradzę. A, to nie było na wywiadzie. Nie, przed chwilką sobie rozmawialiśmy widząc, no i tak... Nie myślałeś nad tym, że Marcin jest ciebie aż tak bardzo miły, bo naprawdę może cię lubi, ale może to jest takie właśnie, wiesz, na wszelki wypadek, żeby kurde, jak dostanę od tego 66-kilogramowego Lizaka, to będzie, że no jest dobry po prostu chłopak. Ej, nie pomyślałbym o tym, szczerze nie pomyślałem o tym, ale to jest bardzo prawdopodobne, teraz mi otworzyłeś po prostu umysł, rzeczywiście. Może tu już jest podkładeczka jakaś robiona. Ale... Ja też to usłyszałem, sobie pomyślałem, kurde, no na każdym panelu jest to wspomniane. Skup się. Gościu robi face to face z Lexi. Dobra, muszę się skupić. Tak, mówię, że... Że na każdym to jest wspominane. No myślałem po prostu, że tak mnie lubi. Nie, szukałem w tym jakiejś teorii. Oby tak było, albo wyjdzie po prostu to, że krótko żyjesz jeszcze na tym świecie. Może tak być, bo właśnie zawsze mnie trener Mirek ostrzega, że ja to jestem zbyt naiwny. Ktoś się do mnie uśmiechnie, ja już go lubię. Wiesz, muszę czasami tak też pomyśleć z drugiej strony, nie? Druga sprawa. Marcin Najman nigdy, a może nie nigdy, ale już dawno, od lat nie był tak wściekły, jak jest ostatnio na Adriana. Jestem ciekawy, jak to wpłynie na jego psychikę. Czy on autentycznie nie odpuści w cudzysłowie walki z tobą, żeby się skupić na nim, przecież jak on chodził i pluł wczoraj, to ja nie mogłem w ogóle w to uwierzyć. No to było troszkę niestosowne zachowanie, ale tak jak mówisz, ja myślę, że on w ogóle nie jest skupiony na walce ze mną. Tak w głowie, że może myśli o tym, ale w głębi duszy on chce z tym ciosem powyjaśniać sprawy. Ale oddał mi tu szacunek, powiedział, że walczy ze mną, żeby ludzie się na tym skupili, ale na pewno gdzieś to mnie odciąża, a jego na niego nakłada kolejną presję. Okej, natomiast to plucie, jakbyś mógł skomentować, jak ty, tak czysto ty jako Piotrek o tym sobie myślisz? To tak jak lubię całkowity humor Marcina Najmana, lubię jego żarty i riposty, bo są mega zabawne, to plucie troszkę nie przystoi, zwłaszcza w wieku Marcina, ale Marcin ma na to wytłumaczenie, no, że na takiego, nie chcę używać brzydkiego słowa, ale gościa jak cios to tylko pluć. Także ja w to nie wchodzę, nie chcę tutaj się z nikim kłócić, ale nie no, plucie to już jest trochę przesada, stary. Robiłeś z Adrianem ciosem treningi kiedyś, jak jeszcze nie był tak jak jest teraz? No to jest za dużo powiedziane, on po prostu pojechał z nami na obóz, był tam tydzień albo dwa tygodnie, ale zrobił tylko kilka treningów, może trzy. Jak ty masz analitycznie, znając jednego i drugiego, ocenić, który z nich wygra, to co powiesz? Najman go zabije. Tylko, że to było rok temu, albo nawet jeszcze dawniej. Nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, ale to myślę, że przyprogresował. No dziwne było, jakby nie przyprogresował cios od tamtej pory, ale... ale to z drugiej strony to jest Marcin Najman. Poczekaj. No nie wiem, to jest ciekawe. Właśnie go pocisnąłeś. On cię tak chwali. Ale no wiesz, Marcin jest pokontuzjowany, może coś strzelić, może ten... Ale pod względem już stricte umiejętności, no to Marcin ma dużo większy od ciosa. Przynajmniej dwa lata temu, czy tam rok temu, jak był z nami na obozie. Ty widziałeś walkę Adriana Ciosa z Łukaszem Magikalem? Widziałem. I tam nie zrobiłem tobie żadnego wrażenia, bo jednak trzeba przyznać, że dobrze wchodził w nogi. Ale widziałeś, jak stał Magical Junior? On stał typowo po boksersku, a i nie chodził. Stał, dosłownie, nie? A Marcin Najman biega? Nie chodzi o to, ale Marcin przynajmniej... pokazuje przynajmniej, że zna wybrony obaleń i jest cięższy, cios go nie obali do dwóch nóg. Po zapaśniczemu w ten sposób go nie obali, musiałby użyć innego obalenia niż to, które stosował na Magikalu, bo nie wyniesie Najmana.
Nie wyniesie go. Dlatego... No właśnie też się nad tym zastanawiam, czy przy tych jego wejściach w nogi jest w stanie przewrócić gościa, który waży 109 kg. Dokładnie. Tu trzeba innego wejścia. No i oprócz tego siedziałem z Tomkiem Sararą i analizowaliśmy, w jaki sposób ty możesz walczyć właśnie z Marcinem Najmanem i wszyscy są ciekawi, co ci tutaj przygotował Mirek. Nie mogę zdradzić, no wiesz, że nie mogę. A... Wiem, że nie możesz, ale chodzi mi o to, że wszyscy to analizują, bo to jest coś bardzo innego, to co wy robicie. Jest coś zupełnie innego i to będzie bardzo skuteczne, jeśli oczywiście wykonam plan, bo na treningach robiłem z gośćmi większymi od Marcina i gabarytowo, i wiesz, że wyżsi byli, a niektórzy na przykład jego wzrostu, ale jeszcze szersi i wchodziło. Bardzo lubię to, jak używasz zamienników, żeby nikogo nie obrazić. No staram się, także... No, jak wszystko pójdzie, zrobię tak, jaki jest plan wytyczony, no to zobaczycie i wtedy powiecie, że no, rzeczywiście plan był dobry. Ciekawy jestem, bo teraz widzimy tutaj za kamerą ważenie Tomek Sarara i Dawid Załęcki. I naprawdę dla ludzi, którzy na przykład by widzieli tylko sylwetki, Tomek się za to nie obrazi oczywiście, to by skreślali tutaj strasznie Tomka, a jednak te umiejętności to jest coś nieprawdopodobnego. Ej, to ciekawe, jakby ludzie tylko po sylwetkach oceniali, to kto by wygrał, ja czy Najman, bo on jest gruby, a ja jestem chudy i wysoki, taki wiesz, aż tak lata wklęsła. No to ciekawe, jakby to ocenili, nie wiem. Masz 1,82 m? No, ale patrz, byłem trochę wyższy od Marcina. No, za każdym razem jesteś ze 3 cm wyższy. Bo ja się ostatni raz mierzyłem w technikum, a to było trochę lat temu, to może urosłem od tamtej pory. Albo Marcin jak boksdel trochę sobie zawyżył. Tak, też mogło być. No dobra. No i co? A co do walki Crazy'ego z Sararą? Kurde, moje serce jest rozdarte, bo bardzo lubię Crazy'ego, a z Tomkiem to już w ogóle często razem jesteśmy u fizjoterapeuty w poprzedniej gali. Dzisiaj razem robiliśmy rozruch poranny i też go bardzo lubię. I w ogóle szkoda, że taka walka jest dla mnie. Sportowo super, ale jeden z nich musi przegrać, a ja jednemu i drugiemu bardzo kibicuję. No uważam, że to jest najgorsze możliwe zestawienie dla Dawida Załęckiego. Ale słyszałeś zakulisowo, jak to było? Słyszałem. Dawid chce najmocniejszego, zawsze wybiera z proponowanych mu. To wiem. Szacunek, zawsze wybiera najmocniejszego. No, szkoda, bo po prostu wygrać z Tomkiem Sararą w dyscyplinie Tomka Sarary to jest naprawdę... Uważam, że to jest trudniejszy rywal niż z tym szacunkiem, ale przez wagę od Don Diego jest cięższym przeciwnikiem od Denisa Labrygi. Wydaje mi się, że tak. O, idzie Crazy. Crazy Załęcki. Obgadujemy cię. Tak? Lizak mówi, że jak pokona Najmana, bierze kolejnego ciężkiego. No, ale mnie? Na kogo? Uciekł! Ale go podkręciłeś, teraz mam przejebane. Wiesz co? Myślałem, że zareaguje inaczej niż po prostu uciekł. Poczuł respekt. Ale Marcin tyle razy wychwalił, że uznał, że nie ma co z tą zadzierać. Może tak, może tą presję poczuł. Nie no, kurde, oby obejrzał ten wywiad, żeby... A nie, on nie ogląda na pewno, ale żeby nie myślał, że głupoty wygaduje. Obejrzy. Jak znam Dawida, to zobaczy. No będzie ciekawy, czy naprawdę, czy mówiłeś, to jest ta stara szkoła, która nie wierzy w pierwsze słowo, tylko musi sprawdzić i to się szanuje. Serio? Bo jak się nabrał od razu. Dobra. To jest właśnie to doświadczenie, o którym rozmawialiśmy. No, coś jeszcze. Co o tym sądzisz? Gocha Nikita. Uważam, że mogłaby ta gala równie dobrze się odbyć bez tej walki. Jest to walka, dla której dużo ludzi kupi pay-per-view na pewno, ale jest to też walka, która pociągnie dużo negatywnych opinii, które już się pojawiły w internecie i też, jeśli mam być szczery, martwię się o zdrowie pani Małgorzaty. Bo to jest, wiesz... Ale słyszałeś o tych badaniach? Słyszałem o badaniach, ale to, że tam nie pije od kilku miesięcy, że badania wyszły okej, ale jednak piła ileś tam lat i... Wiesz co, nie, bo mnie zupełnie na rzecz rozwala, bo w tych badaniach wyszło, że pani Gosia ma podobno, ja tych badań nie widziałem na oczy, ale słyszałem o tym z wielu źródeł, że ma serce jak 18-latka, jeżeli chodzi o wyniki badań samego serca. I że tak mocno na tym zastanawialiśmy, że jakim cudem ktoś, kto prowadzi taki tryb życia, ale z drugiej strony nie ma zmartwień, nie ma tych problemów, które wie, że trzeba... Lazy, to jest życie na chillu, wiesz, jedziesz, kurwa, jesteś wyluzowany. I nagle masz serce 18-latki. No nic, dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich widzów, kibiców, jutro wojna.